To jest uchwała intencyjna. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa oraz do Rady Miasta Krakowa o zabezpieczenie w corocznym budżecie miasta Krakowa stałej procentowo kwoty wszystkich wydatków na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminy. Paragraf 2. Rada Dzielnicy wnioskuje o priorytetowe potraktowanie terenów znajdujących się na terenie Sikornika, tak aby w najbliższych latach mogły tam powstać tereny rekreacyjne dla Krakowia. Uzasadnienie. Zabezpieczenie stałych środków budżetowych jest konieczne dla uporządkowania własności oraz planowania przez gminę przyszłych terenów z przeznaczeniem na parki, tereny rekreacyjne, place miejskie itp. Zdaniem Rady powinien istnieć katalog terenów udostępniony do wiadomości mieszkańców, tak aby plany wykupów i przybliżony ich preliminarz nie były zaskoczeniem dla obywateli. Czy są jakieś pytania, uwagi? Proszę, Krzysztof. Czy to ważne brzmiał paragraf 2, trzeba doprecyzować. To znaczy teren Sikornika. Uchwała od pani też nie ma takiego terenu, jest z Urza Świętej Wesołej. I tak trzeba napisać. No, Sikornik to jest nazwa zwyczajowa. Ludowa, można powiedzieć. Można to też dać w cudzysłowie, będzie na no, nawiasie. Ja proponuję, żeby to była poprawka redakcyjna, czyli na terenie wzdłuża Świętej Bronisławy, na nawiasie Sikornik. Tak? Tak zwany Sikornik. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Ja powiem Państwu, że te uchwały będą, większość dzielnic będzie przyjmowało. To jest taki apel do i radnych, i prezydenta miasta. Oczywiście tak mówię, jest to czysta intencja, ale powiem szczerze, to może zaspokoi niektórych radnych. Jest to pod mieszkańców. Wszystko pod mieszkańców. Jeszcze przed wyborami. O Sikorniku rozmawiamy od początku tej kadencji. Spotkanie z panem prezydentem było też w tej kadencji, w tej sprawie. Wydaje mi się, że warto o tym przypomnieć. Dobrze, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, sprzedał uchwała została przyjęta.